Partnerem dzisiejszego odcinka jest platforma inwestycyjna eToro. Rejestrując się przez link pod tym filmikiem, możesz zacząć inwestować w akcje bez prowizji. Dzisiaj przeanalizuję firmę najbogatszego inwestora świata, czyli firmę Berkshire Hathaway Warrena Buffetta. Jedna akcja spółki kosztuje ponad 430 tysięcy dolarów i tym samym jest to najdroższa nominalnie akcja na świecie. Jednak dla osób z niższymi zasobami finansowymi dostępne są również akcje serii B, które kosztują niecałe 300 dolarów. W filmie opowiem o tym, skąd się te akcje wzięły, przedstawię krótką historię firmy, przeanalizuję spółkę pod kątem inwestycyjnym i wyliczę uczciwą wartość firmy, czyli przy jakiej cenie akcje Berkshire Hathaway są atrakcyjne do kupna. Także jeśli brzmi ciekawie, to zapraszam na odcinek. Cześć i witam Cię na kanale Giełda Inwestycje Trading, który powstaje we współpracy z blogiem Pamiętnik Giełdowy, którego autorem jest mój brat Daniel. Ja jestem Patryk. Historia firmy Berkshire Hathaway ma swoje korzenie w firmie produkującej tekstylia, czyli Berkshire Cotton Manufacturing Company. Założona została ona w 1889 roku i do 1917 roku była jedną z największych tego rodzaju firm na świecie. W 1929 roku Berkshire połączyła się z Valley Falls Company, co miało na celu stawić czoła rosnącej konkurencji z Azji. Po tym czasie firma zaczęła zamykać fabryki i za zaoszczędzone pieniądze skupywać własne akcje z rynku. W 1955 roku Berkshire połączyło się z kolejną firmą, Hathaway Manufacturing Company, firmą, która zarabiała na wielorybnictwie i handlu z Azją. Od tego czasu firma znana jest pod nazwą dzisiejszą, czyli Berkshire Hathaway. Wówczas spółka jeszcze nie miała nic wspólnego z tym, z czym kojarzona jest dzisiaj i dopiero w 1962 roku Warren Buffett, który wtedy prowadził firmę Buffett Partnership Limited, zaczął się nią interesować. Firma Buffett Partnership ze struktury funkcjonowała jak fundusz hedge i wtedy, czyli w 1962 roku, Warren Buffett zauważył, że akcje Berkshire Hathaway notowane były po 7,5 dolara, a nadwyżka aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi, czyli kapitał obrotowy na akcje, wynosił 10 dolarów i 25 centów, a wartość księgowa tej firmy wynosiła wtedy 20 dolarów i 20 centów na akcję. Oznacza to, że Berkshire Hathaway w oczach Warrena Buffetta była niesamowicie tanio wycenioną na giełdzie spółką. Tym samym Warren Buffett rozpoczął sukcesywnie powiększać swoje pozycje w tej właśnie firmie. I do 1965 roku należało do niego już 40% udziału w spółce. Udział tej jednej spółki w portfelu Buffetta wynosił wtedy 25% i nie minęło długo, aż Buffett całkowicie przejął kontrolę nad firmą. Zaledwie 2 lata po przejęciu Berkshire Hathaway rozpoczęła skupywać akcje małej firmy ubezpieczeniowej National Indemnity Company, znanej jako NICO, stawiając tym samym pierwszy krok w branży ubezpieczeniowej, która dzisiaj jest najważniejszą częścią firmy. W 1985 roku nastąpiła fuzja Berkshire Hathaway z firmą Blue Chip Stamps, spółką, w której wcześniej również Charlie Munger był zainwestowany. W kolejnych latach Berkshire Hathaway albo przejmował kolejne firmy, albo nabywał niekontrolne udziały, stając się tym samym największą spółką holdingową na świecie. Warto wspomnieć o całkowitym przejęciu firmy kolejowej Burlington Northern w 2010 roku, która w historii ceny akcji Berkshire Hathaway odgrywa ważną rolę. Na wstępie mówiłem, że jedna akcja Berkshire Hathaway kosztuje ponad 430 tysięcy dolarów, co zarazem jest najwyższą ceną nominalną notowanej na giełdzie akcji na świecie. Wysoka cena nominalna jest wynikiem polityki prowadzonej przez firmę. Buffett twierdzi, że akcjonariusze powinni inwestować w perspektywie długoterminowej. Cena akcji w tym przypadku nie powinna odgrywać znaczącej roli, dlatego też nie zamierza dokonać splitu na tej akcji. Dla osób, które nie wiedzą, co to jest split, krótkie wyjaśnienie. Split to inaczej podział akcji przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego kapitału spółki. Kiedy przykładowo jedna akcja kosztuje 1000 dolarów, split z 10-krotnym podziałem powoduje, że cena akcji spada do 100 dolarów. Inwestorzy tej firmy, czyli akcjonariusze, którzy posiadają udział w tej spółce, po tym zabiegu mają w portfelu 10 razy więcej akcji, które teraz są 10 razy tańsze. Wracając teraz do powodu, dla którego Warren Buffett nie chce przeprowadzać splitu. Tak wysoką ceną nominalną Warren Buffett chce trzymać krótkoterminowych traderów daleko od papieru. Oczywiście domom maklerskim się to nie podobało, gdyż przez tak wysoką cenę osoby z mniejszym portfelem nie mogły inwestować w akcje Berkshire Hathaway. A ponieważ ze względu na samą wielkość kapitalizacji firmy, pewna płynność spółki na giełdzie była gwarantowana, a to z kolei oznacza, że biura maklerskie musiały zrezygnować z dużej części zysków z prowizji od obrotu akcjami od mniejszych inwestorów.
Dlatego rozwiązanie, na jakie wpadły banki, to zakup akcji we własnym zakresie i zaoferowanie ich po 1/10 ceny osobom z mniejszym kapitałem, czyli zaoferowanie swego rodzaju ADR-a. A co to jest ADR, wyjaśniliśmy w naszym filmie do spółek chińskich, do którego przejdziesz klikając gdzieś tutaj. Nie, tu. Tu. Oferując akcje po 1/10 ceny, banki w ramach zarządzania tym całym procesem naliczali prowizję. Prowizja ta z punktu widzenia Buffetta była jednak za wysoka. To znaczy nie podobało mu się, że w jego imieniu inne instytucje finansowe obracają akcjami Berkshire Hathaway, biorąc za to jeszcze wysokie opłaty od mniejszych inwestorów. I tak w 1996 roku Warren Buffett postanowił wprowadzić akcje Berkshire Hathaway serii B, które miały wartość 1/30 ceny nominalnej głównej akcji, ale z mniejszym prawem głosu, bo 1/10 tysięczna. Przez kolejne kilkanaście lat można było handlować tymi akcjami po niższej cenie nominalnej, ale w 2010 roku wartość nominalna tych akcji wynosiła już $4000, a to oznaczało, że powoli również i akcje serii B stawały się dla drobnych inwestorów za drogie. Dlatego też w 2010 roku postanowiono na akcjach serii B wykonać split 1/50. Jednak jeszcze ważniejszym powodem podziału tej akcji było przejęcie przez Berkshire Hathaway firmy kolejowej Burlington Northern, których aukcjonariuszy chciał wypłacić własnymi akcjami. Jednak aby to było w ogóle możliwe, musiał dokonać splitu, bo nie dało się podzielić wartości jednej akcji B na równowartość akcji Burlington. Wobec czego wolano wypłacić akcjonariuszy Burlington własnymi akcjami, a nie gotówką. Oznacza to, że obecnie cena 1500 akcji B warte są tyle co jedna akcja A. Przy tym prawo głosu do posiadania akcji B pozostawiono na 1/10 tysięcznej. Dzisiaj akcje Berkshire Hathaway serii A kosztują ponad $430 000, a akcje serii B niecałe $300. I jeśli się zastanawiasz, którą z tych akcji kupić, pod warunkiem, że masz do dyspozycji odpowiedni kapitał na zakup jednej akcji serii A, to sam Warren Buffett mówi, że jeśli akcje serii B są o 1% tańsze niż 1,5-tysięczne wartości akcji serii A, to lepiej jest kupić akcje serii B. Jeśli jednak zamierzasz kupić minimum 1500 akcji serii B i wartość ta jest równa wartości akcji serii A, to lepiej jest kupić akcje serii A. Akcje serii A można również wymienić za równowartość akcji serii B, jednak ze względu na prawo głosu nie można dokonać wymiany równowartości akcji B do jednej akcji A, bo prawo głosu w akcji B jest po prostu mniejsze. Teraz przejdźmy do analizy spółki. Na początek podstawowe dane. Kapitalizacja firmy Berkshire Hathaway wynosi około $662 miliardy, co plasuje spółkę w pierwszej dziesiątce największych amerykańskich firm. Spółka zatrudnia 360 tysięcy pracowników, nie płaci dywidendy i jej przychód w 2020 roku wynosił $245 miliardów, a zysk netto $42,5 miliarda. Ogólna działalność firmy opiera się na przejmowaniu firm, jak i nabywaniu udziałów w spółkach. Berkshire Hathaway przy nabywaniu udziałów stara się utrzymywać mniejszościowe prawa głosu, to znaczy nie jest inwestorem aktywistą. Kiedy z kolei prawa głosu przekraczają próg, który nazywany jest udziałem większościowym, to firma najchętniej od razu po prostu przejmuje całą spółkę. Podział ze względu na przychody wygląda następująco. Największy przychód pochodzi z segmentu ubezpieczycielskiego i stanowi ponad 28%. Produkcja z ponad 24% udziałem w przychodach stoi na drugim miejscu. Przychody ze spółki McLane Company, która świadczy usługi hurtowego łańcucha dostaw, która zajmuje się dystrybucją artykułów spożywczych i niespożywczych do sklepów wielobranżowych, dyskontów, hurtowni, aptek, baz wojskowych, restauracji szybkiej obsługi i zwykłych restauracji, odpowiedzialna jest za 19,1% przychodów spółki. Usługi i sprzedaż detaliczna stanowi 11,5% przychodów. Berkshire Hathaway Energy z udziałem równym 8,6% w przychodach dostarcza energię, czyli np. prąd, i na ostatnim miejscu z 8,5% udziałem w przychodach stoi firma kolejowa Burlington Northern Santa Fe. W ujęciu dywersyfikacji geograficznej ponad 84% przychodów pochodzi z USA, reszta, czyli około 16%, rozłożone jest po pozostałych częściach świata. Największy udział przychodów, czyli blisko $70 miliardów w 2020 roku, to segment ubezpieczeń. Jest on najważniejszą częścią firmy, gdyż tzw. float, czyli premie, jakie płacą ubezpieczeni, Berkshire Hathaway lokuje w firmach, nabywając w nich udziały. W pierwszej kolejności są to udziały w spółkach, które generują cash flow, czyli wypłacają dywidendę. Dywidendy te w kolejnym etapie służą do pokrywania kosztów tej działalności, czyli m.in. wypłata za poniesione szkody do osób ubezpieczonych. Dlatego teraz w kolejnym etapie sprawdzimy, jak wygląda portfel udziałowy spółki. Prawie 44% wartości portfela stanowi tylko jedna spółka i jest to Apple. Na drugim miejscu z niecałym 15% udziałem stoi Bank of America,
na trzecim z 9% udziałem American Express, na czwartym Coca-Cola i na piątym Kraft Heinz. W sumie tylko tych 5 pozycji odpowiedzialnych jest za ponad 80% wartości portfela. Dlatego też przy analizie udziałów Berkshire Hathaway wystarczy spojrzeć na pierwszych 5 pozycji, gdyż to właśnie w pierwszej kolejności one będą odpowiedzialne za przyszły wynik inwestycji w tę spółkę. W sumie w portfelu tym znajduje się 50 akcji. Łączna wartość tych udziałów wynosi niemal dokładnie 300 miliardów dolarów, gdzie pierwsze 5, czyli właśnie Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola i Kraft Heinz, warte są w sumie około 240 miliardów dolarów. Warren Buffett zaczął skupywać akcje Apple do portfela Berkshire Hathaway w 2016 roku i dzisiaj wartość jego pozycji stanowi 5,37% udziału w firmie Apple, a to też oznacza, że przekroczył próg 5%, który uznawany jest za próg, od którego stajesz się udziałowcem większościowym. Spośród wszystkich udziałowców Apple, Warren Buffett jest trzecim największym i tylko fundusze BlackRock i Vanguard mają w swoich portfelach większą część całościowej wartości Apple. Jednak te udziały są tylko pośrednie, bo one rozłożone są na wiele mniejszych części w ramach oferowania tzw. funduszy ETF, które z kolei w posiadaniu są przez kolejne podmioty, które trzymają te fundusze ETF w swoich portfelach. Wracając do samego Warrena Buffetta. Jak przed chwilką wspomniałem, akcje Apple rozpoczął akumulować w 2016 roku i od 2018 roku ponownie zaczął te pozycje zmniejszać. Zmniejszanie nie wynika z tego, że Warren Buffett nagle przestał wierzyć w spółkę, ale z tego powodu, że przekroczył 5% udziału w firmie. Wzrost tych udziałów w firmie wynika z kolei z tego, że Apple w dużym stylu skupuje własne akcje. Odkąd Warren Buffett jest akcjonariuszem firmy, czyli od 2016 roku, Apple w każdym roku skupywał między 3,2 do 7,5% akcji z rynku i dokładnie o ten procent co roku rósł udział Warrena w firmie Apple. Drugą największą spółką w portfelu Berkshire Hathaway jest Bank of America. I Warren Buffett te akcje trzyma już od dłuższego czasu i w ostatnich 5 latach zaczął powiększać w niej udziały. Ostatnie większe zakupy na tej spółce dokonał w 2017 roku, gdzie w raporcie wykazał w sumie zakup 679 milionów akcji. Obecna łączna wartość trzymana w tych akcjach przekracza w portfelu Warrena Buffetta sumę 41 miliardów dolarów. Trzecią największą pozycją w portfelu Berkshire Hathaway jest American Express. Również te akcje Warren Buffett trzyma od dłuższego czasu i w przypadku tej spółki w młodszej historii nie przeprowadzał na nich żadnych transakcji. Ostatnio, gdy nimi handlował, to było w 2012 roku i były to zwykłe trady. W 2006 roku kupił 143 milionów akcji, które 5 lat później sprzedał ze stratą. Kwartał później ponownie kupił ponad 140 milionów akcji, które rok później sprzedał z delikatnym zyskiem. Potem w 2012 roku po raz kolejny odnowił pozycję i tym razem trzymają do dziś. Czwarta w kolejności największa pozycja w portfelu to jest Coca-Cola. Akcje tej spółki Warren Buffett nabył podczas krachu w 1987 roku z opcji na te akcje. O krachu tym przygotowaliśmy też oddzielny odcinek, do którego przejdziesz klikając tu. Wracając teraz do Coca-Coli, w mediach spółka ta jest przedstawiana jako taka jedna z ulubionych pozycji Warrena Buffetta. W ciągu roku z tytułu dywidendy otrzymuje od niej ponad 600 milionów dolarów. To też znaczy, że inwestycja ta się już na samej dywidendzie całkowicie zwróciła. W młodszej historii Warren Buffett nie dokonywał żadnych transakcji na tej spółce, ale w 2006 roku dokonał kilku trade'ów. Później w 2011 roku trade ten niemal w całości zamknął z kilkudziesięcioprocentowym zyskiem, po czym kwartał później ponownie go odnowił. W kolejnym roku, czyli 2012, znowu część sprzedał, po czym znowu kwartał później pozycję odnowił, odkupując ją drożej niż w momencie sprzedaży poprzedniej. Ostatnią transakcję na tych akcjach przeprowadził w 2012 roku, wtedy też powiększył swoją pozycję dwukrotnie, nabywając 200 milionów akcji. Dzisiaj posiada więc w sumie 400 milionów akcji o łącznej wartości przekraczającej 20 miliardów dolarów. Łącznie Apple, Bank of America, American Express i Coca-Cola stanowią ponad 75% wartości portfela. Z tej czwórki tylko Coca-Cola wyceniona jest na poziomach, które można uznać za w miarę uczciwą dla firmy. Dokładniejszą analizę tej spółki przygotowaliśmy też kilka tygodni wstecz, a do tego filmu przejdziesz klikając teraz tutaj. Pozostałe trzy są raczej teraz ponadprzeciętnie drogie, a to zwiększa ryzyko do korekty, co również może odbić się na kursie spółki Berkshire Hathaway, gdyż portfel ten odpowiedzialny jest za 40 kilka procent kapitalizacji firmy. Przechodząc do dynamiki zmiany wyników finansowych.
Przychody w ujęciu 10-letnim rosną średnio 7,7% rocznie i koronawirusowy krach tylko w delikatnym stopniu spowodował cofnięcie tych przychodów, które w następnym roku ponownie mają się znormalizować. Z kolei zysk netto od kilku lat w wyniku nowego przepisu bilansowania mocno się waha. Teraz spółka musi wykazywać tak zwane zyski na papierze, czyli przedstawiać zmianę wartości poszczególnych pozycji w portfelu jako zrealizowany zysk lub stratę. Wcześniej wyniki z inwestycji księgowane były po ich sfinalizowaniu, czyli po zamknięciu pozycji. Przejdźmy jeszcze do zadłużenia spółki. Obecnie Berkshire Hathaway posiada około 140 miliardów dolarów w gotówce, którą trzyma głównie w obligacjach. Zadłużenie w stosunku do gotówki jest ujemne, a to oznacza, że posiadana gotówka przewyższa zobowiązania. Wartość gotówki do zadłużenia wynosi około 16 miliardów dolarów. Oznacza to, że spółka bardzo dobrze jest ustawiona finansowo i w przypadku okazji do inwestowania może sięgnąć do zapasów i wykorzystać przeceny na rynku finansowym, nabywając do swojego portfela inwestycyjnego nowe udziały. Dodatkowo ta gotówka służyć może jako zabezpieczenie w przypadku wystąpienia jakiejś większej klęski, w której Berkshire Hathaway jako ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie. Warto również powiedzieć kilka słów o postaciach, jakimi są Warren Buffett i Charlie Munger. To oni reprezentują firmę i obydwaj nie należą do najmłodszych, więc można zadawać pytania o przyszłość firmy, ponieważ prędzej czy później będą musieli oddać stery w inne ręce. Warren Buffett urodził się w 1930 roku, czyli w tym roku świętuje 91. urodziny, a Charlie Munger jest od niego jeszcze o 6 lat starszy, czyli ma już 97 lat. Dlatego naturalne jest, że temat przejęcia sterów nad firmą staje się coraz głośniejszy. Oficjalnie jeszcze nie wiadomo, kto ma zająć miejsce tych dwóch legend świata inwestycji, ale najprawdopodobniej będą to albo Ajit Jain, który według Buffetta odpowiedzialny jest za sukces segmentu ubezpieczycielskiego firmy, albo Greg Abel, który obecnie jest CEO firmy. Również mówi się o Toddzie Combs i Tedzie Weschler, którzy odpowiedzialni byli za wybór niektórych inwestycji. To właśnie dzięki nim Berkshire Hathaway zakupił ostatnio udziały w spółce Amazon i Snowflake. Możliwe jest również, że syn Warrena Buffetta, czyli Howard Graham Buffett, zastąpi pozycję ojca jako nowa twarz firmy, to znaczy byłby on odpowiedzialny za utrzymanie wyjątkowej kultury akcjonariuszy spółki Berkshire Hathaway. Przechodząc jeszcze do wyceny spółki. Berkshire Hathaway w ujęciu wyceny w oparciu o zysk wyceniony jest dzisiaj na ponadprzeciętnie wysokim poziomie. Związane to może być z wysoką wyceną udziału w spółkach, w których Berkshire Hathaway jest zaangażowany i szczególnie duży wpływ ma tutaj firma Apple, która obecnie notuje na ponadprzeciętnie wysokim poziomie. Warto również dodać, że Berkshire Hathaway, mimo działania w branży, która charakteryzuje się dzieleniem zyskami z akcjonariuszami, tego nie robi. Zdaniem Buffetta dywidenda wypłacana powinna być tylko wtedy, kiedy firma nie ma lepszego zastosowania gotówki. Dodatkowo z czysto ekonomicznego ujęcia sama dywidenda nie przynosi żadnej wartości dodatniej, a nawet kosztuje firmę, bo dywidenda, zanim trafi do akcjonariusza, po drodze jest dwa razy uszczuplana. Raz na etapie wykazywania zysku do wypłaty i dwa na etapie zaksięgowania gotówki na rachunku akcjonariusza. Dokładniej o tym też mówiliśmy w jednym z naszych takich ostatnich filmików na temat mitu dywidendy, do którego możesz przejść klikając teraz tutaj. Dlatego Berkshire Hathaway nadwyżkę finansową reinwestuje do spółki przez skup akcji własnych. Jednak skup ten powiązany ma być z fundamentalną wartością przedsiębiorstwa, dokładniej na podstawie niedowartościowania w oparciu o wartość księgową. Jaka wartość księgowa zdaniem Warrena Buffetta wskazuje niedowartościowanie spółki Berkshire Hathaway, możemy oszacować na podstawie ceny skupu akcji. Warren Buffett skupował własne akcje w grudniu po cenie około 342 tysięcy dolarów, w listopadzie po cenie około 341 tysięcy dolarów i w październiku po cenie około 316 tysięcy dolarów. Wartość księgowa spółki znajdowała się w tamtym okresie poniżej 1,25 i to oznacza, że kiedy wartość księgowa Berkshire Hathaway spadnie poniżej tego poziomu, wtedy aktywuje się większy popyt na akcje firmy. Jak często spółka schodzi do tak niskiej wyceny, widzisz teraz na obrazku. W ostatnich 16 latach okresy niedowartościowania w oparciu o wartość księgową firma miała na przestrzeni lat 2009 do 2013 i podczas koronawirusowego krachu w 2020 roku. Jeśli więc w przyszłości wartość księgowa firmy ponownie spadnie w okolice 1,25, wtedy można doszukiwać okazji do inwestycji długoterminowej, bo spadek do tej wartości aktywuje zwiększony popyt na akcje. Na koniec jeszcze krótkie spojrzenie na historię notowań kursu akcji. Akcje spółki znajdują się w długoterminowym trendzie wzrostowym. W ostatnich 10 latach rosły one średnio 15,5% rocznie, co daje całkowity wzrost równy około 320%. Korekta na kursie podczas większych turbulencji rynkowych potrafi sięgnąć 50 kilku procent.
Obecnie cena oddaliła się od swojej średniej długookresowej ponadprzeciętnie daleko, a to też oznacza, że ryzyko do korekty jest większe, co też potwierdza obecna wycena fundamentalna. Najbliższym wsparciem na akcjach serii B jest cena około $250 za akcję. Dla osób zainteresowanych zakupem tej akcji w opisie dodaliśmy link do sponsora dzisiejszego odcinka, czyli eToro. eToro jest brokerem, który umożliwia zakup akcji bez prowizji. Dokładnie jego ofertę omówiliśmy w oddzielnym filmie i go też podlinkowaliśmy pod tym filmikiem i możesz też przejść klikając gdzieś tutaj. Jeśli dzisiejsza analiza Ci się spodobała i pomogła w ocenie pod kątem tego, czy spółka w ogóle może być dla Ciebie interesująca do inwestycji, to zostaw nam łapkę w górę, daj suba z dzwoneczkiem i daj znać w komentarzach, co Ty uważasz o Berkshire Hathaway. Warto inwestować czy nie? My jesteśmy bardzo ciekawi Twojej opinii, więc daj nam znać. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym filmiku. Do tego czasu trzymaj się, cześć!